Cześć. Cześć. My znowu tutaj się spotykamy z Gosią Jackowską. Znaczy, ja się z Gosią spotykam, wy również i ze mną. Ale dzisiaj będzie taki ciekawy odcinek. Nie będziemy rozmawiać o mitach laktacyjnych, tylko będziemy. Co będziemy robić, Gosia? Będziemy czytać hejty o karmieniu piersią. Duży research zrobiłyśmy tematu w internecie, prześledziłyśmy różne dyskusje, głównie tegoroczne, dotyczące karmienia piersią i wyciągnęliśmy takie perełki, po prostu creme de la creme, komentarze o karmieniu piersią. Mam nadzieję, że się Wam również one spodobają tak samo jak nam, to znaczy Gosia jeszcze nie słyszała wszystkich, więc dla Gosi też to będzie pierwszy raz, tak jak dla Was. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. To co, Gosia? No, chyba jestem gotowa, dawaj. Tak, dobra. Zacznę tak, wiecie, po prostu od delikatniejszych. Uwaga. Karmienie w miejscach publicznych jest nieestetyczne. Podobnie jak picie piwa z puszki na ławce. Piłeś piwo z puszki na ławce? Nie, no nigdy. Ja też nie zdarzyło mi się. A karmiłaś na ławce, dziecko? Oczywiście. A to takie nieestetyczne. Piwa nie pijesz, a dziecko karmisz. No, ale... No, więc to jest ten, no, ciekawy, nie? Dobra. Jestem, który fragment tego karmienia jest nieestetyczny. Uwaga, następne. Pani siedziała w restauracji, karmiła piersią. Komentarz. Kobieta powinna dostać stolik w kącie i usiąść tyłem do sali. No tak, i jeszcze... Przeprosić. Jeszcze czarną kotarę. Taką, wiecie, od góry do dołu, żeby ją zasłoniło. Kotarę. Chustą się zasłonić. Dobra, uwaga. Moja mama wychowała 3 synów i jak sama mówi, nigdy nie miała takiego zdarzenia, aby dziecko w miejscu publicznym płakało jej z głodu. Po prostu trochę myślała i zapobiegała takim sytuacjom. Wiedząc, że w porze karmienia będzie poza domem, przed wyjściem z domu dawała dziecku połowę pokarmu, aby przesunąć tę porę. Ot, cała tajemnica. Nie musiała robić akcji protestacyjnych, nie musiała pozywać restauratorów do sądów. Wystarczyło, że przewidziała potencjalne problemy. Dla obecnego pokolenia rzecz nieosiągalna. To jest bardzo ciekawe, jak się podaje połowę pokarmu z piersi. Nigdy mi się to nie udało, żeby przewidzieć. A już wiesz, nie czułaś piersi, tak, że już połowa zeszła? Nie. Chyba, że jedna piersia, druga na później. No dobra, nie wiem, jak można przewidzieć, w którym momencie dziecko będzie chciało jeść, jeśli jest karmione na żądanie. Poza tym, kurczę, no. Ale wiesz co, ja mam takie przemyślenia, że po prostu ciekawie jest słuchać babć na temat tego, co one robiły kiedyś. Ja nie wiem, ja to nie, jak ja bardzo często to mówię, że ja nie pamiętam, co robiłam 2 tygodnie temu, a one po 30 latach idealnie pamiętają, że mogły się przygotować na takie sytuacje. To trochę zabawne, nie sądzisz? Tak. A my nie umiemy się przygotować, po prostu jesteśmy... Nieogarnięte. Kompletnie. Kompletnie z tymi dyskami po prostu, ale... Ciekawe, jak to zrobić, jak wychodzisz na przykład na 6 godzin z domu. Ale to jak? To przecież nie wychodzi się na 6 godzin z domu, jak się ma dziecko. To się siedzi w domu cały czas. Wychodzisz tylko, żeby, jak musisz, do sklepu pod domem. Aha. No to wtedy się da przewidzieć. Ale uwaga, tutaj mamy taki komentarz kolejny fana piersi, który chyba jest najbardziej za, bo pisze, jeżeli kobieta karmi i do tego jest niczego sobie, to powinna pokazywać obowiązkowo drugą odsłoniętą pierś. Yeah. Tak wiesz. Cyca na ulicę. Tak, a potem zaraz by był komentarz, ale się obnoszą z tymi cyckami! O Jezu! Oderwać mojego męża po prostu. Tym cyckiem. No dobra, słuchajcie, poczekajcie. No, przeczytaj to. Powinna brudnego pampersa jeszcze dorzucić. Uprzejmie informuję, że karmienie piersią w miejscach publicznych, w ogóle karmienie dziecka w miejscu publicznym, również takiego, co je po prostu w restauracji z talerza, to nie jest to samo, co przewijanie dziecka na stole w miejscach publicznych. Uwaga, wydalanie to nie jest jedzenie. Tak, to są czynności fizjologiczne obie, ale to, że karmi się dziecko piersią w miejscu publicznym, to nie jest to samo, co sikanie w miejscu publicznym albo robienie kupy w miejscu publicznym. Ale ja jeszcze uważam, że warto powiedzieć, że na przykład mruganie oczami to jest czynność fizjologiczna. Kichanie i kaszlenie to też jest czynność fizjologiczna. I oddychanie. Już nie mówiąc o wydzielaniu potu. Oj, złochyda. Oh! Ale nikomu to nie przeszkadza w autobusie, jak jadą panowie, wiesz, z pachami. Wiesz, nie robię awantury z tego powodu. Powinno robić taką akcję w metrze. Myj pachy! Nie, chcę się pocić.
Pocę się publicznie. No dobra, no. No dobra. Pierdzenie przy stoliku w restauracji również nie jest zabronione prawem. No to jak wyżej, no. Jak wyżej? No, no raczej się no, nie pierdzi przy stoliku, ale to nie jest to samo, co karmienie dziecka, uważam. No właśnie dlatego powiedziałam, że jak wyżej. No dobrze. To obrzydlistwo. Może wyjść nakarmić Bachora albo do toalety, zwłaszcza, że wiele z nich ma miejsce do przewijania albo wypad na parking do samochodu. A bo to jest a propos wyroku sądu, tak? Wiesz co, nie wiem z którego to artykułu wyciągnę. Nie, to pół miesiąca temu było. To dopiero było przed chwilą jak o karmieniu w miejscach publicznych. No ale to prawo, no. Że możesz karmić dzieci. Znaczy ja mam wrażenie, że jak ktoś mówi, że karmienie piersią to jest obrzydlistwo i porównuje to do kupy i siku w miejscu publicznym, to znaczy, że ma jakiś problem z widzeniem tego na co dzień, nie widzi tego na co dzień, nie jest przyzwyczajony do tego, że dzieci są karmione piersią. Normalnie to się odbywa i to nie oznacza, że musicie koniecznie oglądać cycki wszystkich kobiet dookoła, które mają małe dziecko. To jest normalne, że dzieci jedzą z piersi i wcale nie musi to oznaczać, że drugi cycek wystaje i dynda gdzieś nad twoim talerzem. Ale teraz mam taki ciekawy komentarz, bardzo fajny. Matko, ale żenujący komentarz, aż strach czytać. Jakiś wyżyk ludzi, którzy nie odróżniają jedzenia od sobie. No właśnie. Czekaj, założę okulary. Tam się nam nagrywa cały czas? Tak, miga czerwone. A, tak, no dobra. Tak. Jak miga, to czytamy dalej. Uwaga. Nie wiem, czy ja chcę to czytać. No. Baba może karmić w kubku albo w domu zostać. Też nie mam ochoty oglądać obślinionego Bachora i cyce podczas jedzenia. Co to znaczy może karmić w kubku? Czytam jak jest napisane, nie wiem. No po prostu nie wiem, co autor miał na myśli, ale że baba może... dać to mleko, tak? Nie wiem, a może chodzi o to, żeby ona jadła, a dziecko nie. Ja nie wiem, no jak komuś przeszkadza widok dziecka przy piersi, to chyba może po prostu nie patrzeć, nie? Gada. Nie wiem, ja tam się, znaczy, ja miałam taką sytuację, że się raz gapiłam na panią, która karmiła piersią, ona się ode mnie obrażona odwróciła, ale ja się gapiłam dlatego, że się do niej uśmiechałam, bo byłam miła po prostu, znaczy, chyba nie byłam, jak się pani odwróciła, ale ja na to zwracam uwagę, znaczy ja szukam w przestrzeni tych mam karmiących. Ale żeby się do nich uśmiechnąć, a nie żeby im powiedzieć, no. Żeby schowały cyca. Że dzieci się tak nie karmi. Dobra, uwaga. Ja po roku karmienia usłyszałam od pewnej pani na ulicy, że takie dziecko to już nie dostaje mleka z piersi, tylko krew wysysa. Chcę wyssać twoją krew. To jest wampir jakiś. Emocjonalny, znaczy energetyczny wampir, to każde dziecko to, ale... ale to pani to był energetyczny. Aha, wampir. Dobra. Ciekawe, czy ktoś ją pytał o zdanie. Nie wiem, do pewnej pani na ulicy po prostu dziewczyna usłyszała, że po prostu energetyczny wampir. Znaczy nie, że... A znasz ten film na YouTubie, w którym... Jak się nazywa ten facet? Don't Touch My Baby? Znasz nie. Taki filmik? Nie. Ja rzucę link potem. Wrzucimy link do tego, będzie zabawnie. Jak ktoś wam się czepia do waszego dziecka, chce je dotknąć albo coś wam powiedzieć o tym dziecku, to trzeba zrobić tak. Nie dotykaj mojego dziecka! I się odwrócić. Tak, i krzyczeć głośno, wtedy każdy się odsunie. Uwaga. Kiedy jest odsłonięty jakiś fragment, albo jest to robione dyskretnie, wygląda to nawet uroczo. Ale kiedy widzisz wszystko, to nie. Jak to robisz, to musisz tylko troszeczkę odsłonić, cycusia? No, tak nie za dużo, się, nie tak za dużo. Ale wiecie, co mnie to ciekawi, to, że ludzie mają różne tam, wiecie, granice, nie? Dla niektórych to już jest za dużo, a dla niektórych po prostu widzi te dwie piersi, tu pan chciał, żeby się obnażały i to... Czy tak jest okej? Okay? Dla mnie będę tak spoko! Mamy jakąś lalkę, to ja ją będę karmić w trakcie? Nie. No dobra. Nie mam niestety, misia jakiegoś mam chyba. Dobra. Uwaga, tylko skończone durne dzidy karmią scycora publicznie, ale cóż, kretynek nie brakuje. Uprzejmie informuję, że jestem skończoną durną dzidą. Pozdrawiam. To my durne dzidy czytamy, hej, ty masz. Pozdrawiamy. No. Łapki w górę! dobra. Jezus Maria, no.
I tu była, tu był taki, takie zdjęcie pani, która było, był taki komentarz, że jak ona mogła to zrobić, ohydne, ohydne, a chodziło o to, że miała klapki na stole. Widziałaś to zdjęcie? Tak, tak. Jest takie zdjęcie, krąży po internecie, co jakiś czas wypływa, także te klapki na stole. No i uwaga, komentarz. Te wymiona przy stole są bardziej obrzydliwe niż jakieś klapki. Jeszcze klocka powinna postawić. No tak, i siknąć. I żygnąć. I będzie mój się spocić. I będzie wszystko już po prostu. O masakra. Ale w ogóle nie wiem, czy widzieliście to zdjęcie, że to jest po prostu, wiecie, taki fragment piersi ją roztwa... A te wymiona przy stole. Ja nie wiem po prostu, skąd te krowie porównania w ogóle. Dla mnie to jest jakiś absurd straszny w ogóle. Krowa, wymiana, nie, nie wiem, w ogóle nie rozumiem tego. Poczekaj, zobaczę, czy to się nagrywa. No mówię ci, że miga cały czas. Wszystko jest okej. Okay. Rek, rek, rek. No dobra. Uwaga. Mam gdzieś, czy karmią, czy nie w miejscu publicznym. Z jednym wyjątkiem. Jestem przeciw karmieniu piersią w miejscach przeznaczonych do jedzenia, czyli knajpy, restauracje i tak dalej. Możesz jeść, ale nie tam, gdzie się je, tylko tam, gdzie się nie je. Bardzo nam miło, że wyrażasz swoją opinię. Łapki w górę. Poczekaj. To jest obrzydliwe, a nie nielogiczne. Nie mam ochoty, jedząc swojego burgera czy inne KFC, oglądać czyich gołych cycków czy samego karmienia. No to nie oglądaj. Nie jedz tego jedzenie, KFC. Jedzenie burgerów i KFC też jest obrzydliwe, bo wszystko, masz całe ręce brudne, całą twarz brudną, trzeba się wycierać. Uwaga, jak usiądzie naprzeciw mnie, to mam wyjść? Bo jakaś matka Polka postanowiła, że chce sobie poświecić cycem. Tak, ona tam właśnie po to przyszła. Uwaga, istnieje coś takiego jak pompka do mleka i butelki. W którym miejscu wyczytałeś o starczych ludziach czy inwalidach? Bo to ciekawy argument. Pompka. Ej, Gosia, miałaś pompkę? Jasne. Do karmienia? Miałam. Ale co, pompowałaś dziecko mlekiem? Myślę, że panu chodziło o laktator, ale tak, mi się tak. To kojarzy z taką pompką do roweru. Tak mówisz. I są takie laktatory też. Takie oldschoolowe. To jest wtedy pompka. No. Ale ciekawe, kto to pytał, że po prostu taką pompkę znalazł, bo ja nie widziałam takiej pompki dawno. Mówię ci, że oldschoolowe. Tak, karmienie. Uwaga! Wydalanie to również czynność naturalna. Muszę kiedyś spróbować wyrżnąć się w miejscu publicznym. Wywrócić w sensie. Chyba tak? Chyba o to chodzi. Uwaga, po co? Poczekaj, bo no. Z tego co wiem, to wyrżnięcie się i sikanie w miejscu publicznym są chyba zabronione prawnie, prawda? Chyba tak. No. Znaczy, no tak, generalnie, bo one mogą szkodzić innym ludziom, bo o to chodzi, wiecie, realnie. Z tymi realnie mogą szkodzić, oprócz zagrożenia epidemiologicznego, jakim jest różne, jakie są różne rzeczy, które w tej kupie są i po prostu smrodu i tak dalej, estetyki, no to to jest wydalanie, tak? W związku z tym, no nie robimy tego publicznie, ale jeść już jemy, bo to nie czyni nikomu żadnego zagrożenia. Znaczy nie jest zagrożeniem dla pana, że mama nakarmi dziecko piersią, ona nic panu nie zrobi. Proszę się nie obawiać, ale będzie pan bezpieczny. Ale może ten pan na przykład czuje się zagrożony przez piersi kobiece z jakiegoś powodu. No dobrze, ale ona nie wkłada mu w twarz tej piersi. Nie? Chyba nie, no. No, także tak. A ty nie wyjmowałaś piersi do karmienia po to, żeby ją włożyć jakimś panu w twarz? Tak, tak robiłam, dokładnie. Zawsze jak wychodziłam, myślałam sobie, mogę nakarmić dziecko. Czy jest tu jakiś pan, który chciałby dostać piersią w twarz? Czy nawet planowałaś po prostu, nie miałaś pół mleka. Nie miałam pompki i po prostu nie nakarmiłam z połowy piersi. I tak to się kończyło, że musiałam potem szukać panów do wkładania i po prostu piersi w buziach. No. Uwaga, po co ona poszła z tym noworodkiem do restauracji? Co on tam zje? Nic. To tak jakbym ja przyszedł do restauracji z własnym jedzeniem i do tego zaczął się rozbierać. Dziwne, że niektórym to nie przeszkadza. No dziwne. No dziwne, nie? Ciekawe, po co ona tam poszła? Może po to, żeby coś zjeść? Nie, myślę, że ona poszła, żeby włożyć tę pierś do buzi. Temu facetowi, który tutaj... Wiesz, za darmo zajmuje miejsce po prostu w tej restauracji, tak jest prawda. Matki karmiące nie powinny włóczyć się po knajpach. Nie powinny siedzieć w domu. Na pupie w domu i patrzeć na swojego maluszka z rozrzewnionymi oczami. O, moje kochane dziecko. Nie? Nie tak tak, zostańmy w domu, żeby przypadkiem ktoś się nie poczuł źle.
Bo moje piersi są takie okropne. W ogóle noworodki są takie ohydne i nie powinny wychodzić. I dzieci są takie okropne. W ogóle zamknijmy gdzieś matki w jakichś obozach. Żeby nie pokazywały się naszemu nowoczesnemu i estetycznemu społeczeństwu. Poczekaj, trzymaj to. Ja muszę zobaczyć, co się dzieje. Gdzie? Ja czytam teraz, uwaga. O Jezu. No. W komentarzach widać wysyp wózkowych i innych roszczeniowych dzieciorobów. No tak, wiadomo. Przecież no, po to się robi te dzieci, żeby móc mieć roszczenia wobec kogo. No właśnie, jak idziesz do restauracji, karmiąc dziecko piersią, to właściwie nic od nikogo nie chcesz. I mnie to zawsze dziwi. Najbardziej chcesz, żeby nikt się o ciebie nie przyczepił się do ciebie. I ja w ogóle tak mam takie poczucie, że co cię to obchodzi, co ta kobieta robi? Naprawdę, co cię to obchodzi? Wiesz? Mhm. Tak, to są takie. Mnie nie interesuje, co pan ma na talerzu, czy ma po prostu puste włosy, czy jest spocony, czy chciałbyś zobaczyć drugą pierś. Nie interesuje mnie to kompletnie. Nie zwracam uwagi na innych ludzi. Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, wiesz, z kim byłam w jednej restauracji, na danej kolacji, nie? Bo nie patrzę na tych ludzi. A tak się okazuje, że na te matki się tak patrzy. Ja nie wiem, o co chodzi. Ty się patrzysz na inne ludzi. I w czym problem? No naprawdę nie da się nakarmić dziecka w domu. Da się, da! W domu też to robimy, my zboczuchy. Karmimy i w domu, i poza domem. Czy ja już nie, ale generalnie tak jest. Musisz tutaj już sobie. Dobra, tego nie czytam, bo to jest znowu o kupie, siku i żyganiu. Nie? Nie. Dobra, tu będzie ciekawe, tak mi się wydaje. To teraz ty trzymaj, bo ty tam wiesz, co wybierać z tego. To nie jest kwestia... A poczekaj. Jakiś długi. Poczekaj, bo muszę to zobaczyć, czy tu... Dobra. To nie jest kwestia tego, że kobieta kobiecie wilkiem. Tylko we wszystkim trzeba zachować umiar. A tutaj jest pokazana skrajność. Niepotrzebnie. Nie wiem, co ta pani chciała tym udowodnić, ale ja postrzegam jako mało profesjonalne i może wręcz jako brak szacunku dla swojej pracy. To skandal pod tym, że jakaś pani minister z Australii karmiła w trakcie jakiegoś tam przemówienia, tak? Swojego. Dobrze, że wzięła dziecko ze sobą. Cieszę się, że jest taka możliwość, ale na litość boską. Mogła odciągnąć pokarm w domu i nakarmić swoje dziecko z butelki. Wszystko ma swoje granice. Mam wrażenie, że ten fanpage coraz bardziej stawia na skrajność. Jestem feministką i uważam, że każdy człowiek powinien być feministą. Jednak nie promujmy i nie skłaniajmy do feminizmu w sposób roszczeniowy. Nie mówię tu konkretnie kobiecie karmiącej piersią podczas obrad oczywiście. No. A o czym? No nie wiem, bo tu konkretnie się nie wypowiedziała, o czym mówię. Ale nie o tej kobiecie. Uprzejmie informuję, że karmienie piersią polega na tym, że się karmi dziecko z piersi, a nie z butelki. Co? I jak karmimy piersią, to podawanie butelki, kupowanie butelki, odciąganie mleka, to jest dodatkowa logistyka, która jest zupełnie niepotrzebna nikomu poza tymi ludźmi, którym ta pierś przeszkadza w miejscu publicznym. Więc wydaje mi się trochę dziwnym, znaczy dziwnym. No wynika to z tego, że po prostu ludzie nie wiedzą, jak to działa i myślą, że to jest takie proste odciągnąć mleko i zanieść butelce ze sobą. Już nie mówiąc o tym, że jest po prostu 38 stopni w cieniu i noszenie mleka w butelce stwarza. W tej Australii tam ciepło jest, nie? Wszędzie jest ciepło, więc no jest to po prostu niepotrzebne do niczego. No i teraz uwaga. Pytanie bardzo ważne i również możecie odpowiedzieć na to pytanie w komentarzach do tego filmu. Gosia, teraz ty wyobraź sobie, że jesteś matką karmiącą, bywałaś tyle lat matką karmiącą. Zastanawia mnie, co ta pani chce tym na siłę udowodnić? Ja po prostu chcę nakarmić dziecko. Ta-da! Ale może chciałaś coś więcej udowodnić? Pomyśl. Wiesz co? Tak miałam, jak karmiłam już starsze dziecko. Piersią. To chciałaś coś na siłę ludziom udowadniać? Nie chciałam nic na siłę ludziom udowadniać, tylko po prostu nie chciałam się chować w domu tylko dlatego, że moje dziecko ma już na przykład 2 lata, bo wydawało mi się, że to jest normalne, że on może nadal pić z piersi. I być może jakaś funkcja edukacyjna tego karmienia w miejscach publicznych była, ale to nie dlatego, żeby pokazać wszystkim, że moje dziecko ma 2 lata albo 3 i karmi je piersią, więc i w ogóle gapcie się na moje cycki, tylko chciałam, żeby zjadł to mleko tak, jak mu jest potrzebne i o. Żeby pokazać, że to jest normalne po prostu. No dobrze, uwaga. No dobrze, ale po co? Nie mogła tego zrobić przed... Albo po przemówieniu. No mogła, po przemówieniu wtedy dziecko przez te... Na pewno też to zrobiła. Ja myślę, że zrobiła to i przed, i po. A ja myślę, że mogła spokojnie nakarmić po, poczekać, żeby dziecko przez ten czas, jak ona będzie mówić, ryczało i czekało na tego dziecka. Tak, szczególnie, że to w pracy jej nie przeszkadzało, ale znalazł się ktoś,
to stwierdził, że mogło przeszkadzać, bo rozumiem przekaz. Ale patrząc na zdjęcie, widzę przede wszystkim mikrofon i dziecko, które jest narażone na ten hałas w parlamencie. Rozumiesz, tam jest zwykle hałas. Ile tam decybeli może być? Po prostu 1 500 000. No jak na koncercie. No, jak na koncercie pewnie, tam jak na takim rockowym porządnym. Tak. Może się kłócili, wiesz. Ja nie oglądałam tego wideo, bo tam jak się kłócą, to bywa różnie. Ale dziecko było narażone na hałas, bo było przy mikrofonie. No tak, bo z mikrofonu leci dźwięk. Uwaga! Na czarno, no dawaj. Używanie piersi do karmienia dzieci jest antyfeminizmem, antypostępowym, typowym dla katolików, pisowców, narodowców i oczywiście faszystów. Do ja nie jestem ani pisowcem, ani narodowcem, ani faszystą. I na dodatek ale jestem feministką. Jesteś postępowa? Jestem, tak mi się wydaje. I nadal uważam, że piersi służą między innymi do karmienia. No widzisz, nie, bo to po prostu jesteś oczywiście faszystą. Jestem faszystką zacofaną i na dodatek mieszkam na wsi. O! No to koniec po prostu, koniec. Wiśniara. No. Poczekaj. Wyczekaj. Jak się nie potrafi pomyśleć i zainwestować w odpowiednie butelki do karmienia, pompki i inne takie duperele, to nie powinno się mieć dzieci. Proste. Karmienie piersią to tylko i wyłącznie oznaka lenistwa i poczucia, że może się więcej tylko dlatego, że udało się rozłożyć nogi. Miejsce publiczne jest dla wszystkich i nie ma prawa zakłócać spokoju i dobrego smaku. Jak się dziecko za przeproszeniem zesra na środek podłogi w restauracji, to też będzie wszystko okej? Okay? No nie, bo to nie to samo. Nie, i w ogóle... Co chcesz udowodnić tym karmieniem piersią? Uwaga. Matki z dzieckiem, po co to światu pokazywać? Trochę prywatności. Tak samo mąż może kobiecie ssać cycka przy ludziach? Zero prywatności. Kto może ssać? Mąż? Mąż kobiecie ssać cycka przy ludziach, jak myślisz. Nie, no mąż to nie, ale narzeczony chyba może, nie? Albo chłopak? Jezu. Karmić można, ale w intymny sposób lub zakryć chustką przez samochód. Nikt cyca oglądać nie chce. Po drugie, butelki są na dwór, by nimi karmić. Po trzecie, to intymna sprawa dziecka z matką. Po trzecie, znowu, skoro niemowlak może pić przy obcych, czemu nie dacie cyca 10-latkowi i 15-latkowi? Gdzie napisane, do ilu można karmić? A skoro muszą się kobiety obwieszczać z tym intymnym, to facet w parku przy dzieciach też niech się cyca, bo czemu nie? Dyskryminacja? No i te wszystkie feministki, co walczą o to, by facetem być. Jeszcze nie widziałem, by któraś facetowi w autobusie miejsce ustąpiła. Ludzie, to jest intymna sprawa matki i dziecka. Ten komentarz się po prostu położył. Ej, ale trzy razy ja ustępowałam facetom miejsca w autobusie, na przykład jak to był starszy pan albo o kulach. No albo widać, że taki, że potrzebuje miejsca, to się ustępuje normalnie. Nie rozumiem. Dawanie cyca 15-latkowi to takie trochę pedofilią już tak. No zresztą ja bym chciała zobaczyć, które dziecko po prostu chciałoby w wieku 15 lat ssać cycka matki. Ja matki? Bym to zobaczyć. Ja bym to chciała zobaczyć! Ostatnio tak słyszałam. Matka do 18. Tak. To się wydaje być taka stara. Uwaga, matka. Raczej nikt normalny nie chodzi na co dzień z piersiami na wierzchu. No nie, ale matki karmiące też nie chodzą! Niespodzianka! Matki karmiące nie chodzą z piersiami na wierzchu. Jezu, wiecie co, nawet jak może ktoś widział taką po prostu sytuację, w której matka karmiąca chodzi z cycem na wierzchu, bo zapomniała go schować. To się a jest taki mem, że przychodzi kurier. Ale to w domu jest, to możesz chodzić z gołym cyckiem. No możesz, no oczywiście, że możesz. W domu to możesz sobie wszędzie chodzić, jak chcesz, nie? Ale generalnie matki nie chodzą karmiące z cyckami na wierzchu. Uwaga! Mam dwoje dorosłych dzieci i wiem, że nie ma potrzeby karmić w miejscach publicznych, jeśli przed wyjściem dziecko się nakarmi. Osobiście nie podoba mi się ta manifestacja macierzyństwa. No, mam dwoje dorosłych twoje dzieci. Zdanie, no. Ja też mam dwoje dzieci, wprawdzie niedorosłych, ale wiem, że nie da się przewidzieć, czy dziecko nie będzie chciało jeść. Już nie i to nawet nie chodzi o karmienie piersią. Ja moim dzieciom mogę dać jedzenie przed samym wyjściem z domu. Ale jak tylko wyjdą za próg. Po pierwsze, zanim wyjdziemy, to jeszcze siku, kupa, zapomniałem czapki, buty, inne. Chcę zagrać w Cymbelgaja i jeszcze coś tam.
A po 15 minutach i tak będą chcieli zjeść. Ja myślę, że w ogóle szczęśliwi są ludzie, którzy są w stanie tak przewidzieć dziecko. To znaczy, ja bardzo zazdroszczę takim ludziom. A ja nie, bo mam wrażenie, że to nie jest normalne, jak dziecko takie jest przewidywane. Nie, ale ja bym chciała. Chciałabym wiedzieć na przykład, dobra, to teraz sobie mogę na luzie po prostu iść spać na 3 godziny, bo on tu będzie siedział przez 3 godziny i sobie po prostu nie rozbije głowy, nie? Nie wyskoczy przez tak. Dnia. Bardzo bym chciała, ale ja mam takie poczucie, że to jest tak jakby wiesz co, jeszcze nieosiągalne. Jest, wiesz co, to jest jeszcze tak, że jak się ma już duże dzieci, to dużo rzeczy się zapomina. Po prostu, tak. Jak to było, jak tak. Się miało niemowlaka albo tak. Takiego malucha w tak. Drugim, trzecim roku życia. Na szczęście się to trochę zapomina, bo inaczej byśmy... Ta trauma do końca życia by nas pozostawała. To jest po prostu strasznie męczące być ciągle na alercie i ciągle musieć reagować na rzeczy, których się nie da przewidzieć właśnie. Więc takie komentarze w stylu moja teściowa ma 7 dzieci, wychowała i nigdy nie karmiła w miejscu publicznym. Albo, może ona w ogóle nie karmiła, wiesz? A, no tak, albo moja... ja mam dorosłe dzieci i one nigdy nie potrzebowały jeść poza domem. To wydaje mi się, że to trochę taki jest... Nie znam dziecka, które nie potrzebowałoby czasem zjeść poza domem. I pić. I pić, pić to w szczególności. Dobra, na koniec też mam taki smaczek, uwaga. Mm-hmm. Tak ogólnie to ja nie rozumiem, dlaczego kobiety muszą zasłaniać cycki. Niezależnie od tego, karmią czy nie. To niesprawiedliwe, bo panowie często mają większe i chodzą z nimi na wierzchu. Też nie powinni chyba. Ale trochę w tym jest prawdy, bo generalnie chodzi facet po prostu bez koszulki. Nikomu to nie przeszkadza. A nie, mama karmi piersią i wiesz. Nie mówi tego nawet, nie porównuje tego do sikania i srania, no. No, także tak, jeżeli macie jakieś jeszcze ciekawe miejsca, gdzie toczą się ciekawe dyskusje o karmieniu piersią, tak żeby się mogły przytoczyć te perełki z tych dyskusji, to absolutnie nas tam nie oznaczajcie, tylko dajcie nam linka. Ja nie chcę być oznaczona. Miejscach, co się niestety dzieje, ale możecie screena nam wysłać, tak? Albo możecie nam linka wysłać i my to z chęcią przerobimy i powtórzymy akcję czytania. Szczególnie, że tak naprawdę teraz znalazłyśmy dużo na temat tego karmienia piersią w miejscach publicznych, tak? Ale wiemy, że toczą się również dyskusje na temat w ogóle karmienia, jak długości, to robić, jak tego nie robić, jak długo i tak dalej. I czy w nocy można. Czy można, tak. I muszę wam powiedzieć, że właśnie takie dyskusje czasem sprawiają, że człowiek nie wie, co ma powiedzieć i stara się nie śmiać, ale to jest trudne. Także pamiętajcie, nie musicie nic udowadniać, jak karmicie piersią. I zapraszamy na nasze następne spotkanie, czekamy na wasze propozycje.